W Inowrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Gisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam. Kolejna wysoka wygrana. Koszykarze KSK Ciechnoty Inowrocław pokonali 107-43 młody zespół Energii GAK Gdynia. Przewaga lidera z Inowrocławia była przygniatająca, o czym świadczy choćby fakt, że gdynianie mieli aż 42 straty, a zdobyli tylko 43 punkty. Notyć miała ponad 3 razy więcej asyst i przechwytów, a goście mieli tym więcej problemów ze zdobyciem punktów, im bliżej byli obręczy. W tym meczu przed inowrocławską publicznością zadebiutował nowy zawodnik Maciej Marcinkowski, który zaprezentował się dobrze, notując 10 punktów i kradnąc 5 piłek. Maciej, już jakiś czas jesteś w Inowrocławiu, ale do dzisiaj była pierwsza okazja, żeby tu zagrać przed publicznością we własnej hali. Myślę, że długo czekałem na ten debiut tutaj na hali, ale myślę, że przebiegł pomyślnie. Dzisiaj wygraliśmy mecz, byliśmy zmotywowani od początku, żeby jak najwięcej wygrać i pokazać przeciwnikowi, że nie ma szans po prostu i tyle. I skupiamy się na następnych meczach, jesteśmy zmotywowani i miejmy nadzieję, że tylko będą same zwycięstwa w przyszłości. No dzisiaj się przedstawiłeś kibicom jako koszykarz, ale powiedz jeszcze trochę o swojej przyszłości, jak to w twoim przypadku było, gdzie zaczynałeś, co potem się działo z tobą? Ja jestem chłopakiem z Gdyni ogólnie, więc tam tak naprawdę większość mojej kariery to była w Gdyni, no ale grałem w Turowie, z Gorzelec, w AZS-ie Koszalin, przepraszam, w Żaku Koszalin, no i teraz w Noteci, no Wrocław. Jak to się stało, że tu trafiłeś? Trener Mazur zadzwonił do mnie w trakcie sezonu, że potrzebują wsparcia. Ja tak naprawdę przejrzałem tą opcję dokładnie i myślę, że to był dobry wybór. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości i zdobędziemy awans do pierwszej ligi. No zanim będzie awans, to jeszcze trochę grania. Chyba czeka cię nawet więcej grania niż byś się spodziewał, bo zdaje się, że kontuzję dzisiaj niestety złapał Jakub Dłoniak, a więc pewnie będzie więcej grania. No niestety, trochę pech z tą kontuzją, bo Kuba jest naszym ważnym elementem. No ale jeżeli będzie trzeba, to myślę, że będę w stanie go zastąpić. Tak jak powiedziałeś, tutaj celem jest awans i jak już poznałeś kolegów, to co, uważasz, że to jest do zrobienia? Myślę, że mamy drużynę na awans tak naprawdę. No. Można zapytać tutaj wielu ekspertów i jesteśmy typowani tak naprawdę w czołówce, więc myślę, że będziemy grali do samego końca. A jak ci się podoba w Inowrocławiu, jak ci się podoba atmosfera w hali? No pierwszy tydzień miałem trochę ciężki, bo niestety zachorowałem, ale no już teraz jak trochę zacząłem wychodzić na miasto, czy gdzieś tam koledzy mi zaczęli pokazywać okolice, to naprawdę jestem zadowolony i myślę, że to fajne miejsce. Po tym zwycięstwie Notoć wróciła na fotel lidera grupy A drugiej ligi. W niedzielę zagra mecz na wyjeździe z Wiarą Lecha Poznań, a w Inowrocławiu w środę 31 stycznia będzie podejmować AZS UMK Toruń. Za nami rekordowy 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku w Inowrocławiu pieniądze do puszek zbierało 200 wolontariuszy. Teatr Miejski już dawno nie miał takich tłumów, jeśli chodzi o finał orkiestry. Cieszymy się, bo dzisiaj rzeczywiście mieszkańcy dopisali. Dopisali, ja jestem wręcz zaskoczony. Mnóstwo dzieci, prawdziwe tłumy, zabawa, radość, gwar, a w sali muzyka oczywiście. I za chwilę licytacje. A pani porównanie, bo pani nie tylko dzisiaj na Wrocław, wcześniej Barcin i Strzelno, tak? Tak, Barcin i Strzelno. Oczywiście nie możemy porównywać, bo to są zupełnie inne ośrodki, ale w każdym z nich starano się zrobić tak, aby serca grały i portfele się otwierały. Właśnie wróciłam ze Strzelna, z licytacji, wylicytowałam Pięknego Anioła, a za chwilę licytację zaczynamy tutaj, bo wiemy, że warto grać, przede wszystkim dlatego, że nasze płuca po pandemii nie są dobre. No i ciekawe też jest to, że mamy taką bogatą ofertę, różnorodną i dla najmłodszych, i nieco starszych, i motocykliści przed teatrem. Oferta jest nie tylko różnorodna, ale i smaczna, bo zostałem poczęstowany grochówką i potwierdzam, że jest znakomita. A no, gwar dzieci i radość dzieci najlepiej pokazują, jak się świetnie bawią. I to jest najważniejsze. A moment kulminacyjny, licytacje, to wierzę mocno, że to będą duże przebicia i uzbiera się tu w Inowrocławiu kolejny rekord. Właśnie rozmawiamy przed licytacjami, godzina 17. Mam nadzieję, że jeszcze w portfelu coś zostało. No u mnie trochę mniej, ponieważ ja już objechałam od rana wiele ośrodków, natomiast mamy tutaj jeden przedmiot, który chcemy licytować. No i za
zamierzam nie odpuścić. No i mamy w razie czego kartę. Nie tylko gotówkę, ale kartę. Także chyba damy sobie radę. Ostatecznie zebrano w Inowrocławiu kwotę w wysokości ponad 207 tysięcy złotych. Punktem kulminacyjnym wydarzeń organizowanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez powiat inowrocławski był turniej koszykówki powiat Gradla Wośb, który odbył się w powiatowej hali Kujawianka. Występowały w nim 20 drużyn reprezentujących m.in. poszczególne wydziały starostwa, jednostki podległe, szkoły, placówki oświatowe, muzeum. Turniej wzorowany był na rozgrywkach NBA. Zawodnicy wykazali niezwykłą fantazję, przygotowując stroje na turniej, a trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. Imprezie patronowała starosta Wiesława Pawłowska. Pani starosto, no wypada pogratulować pomysłu, bo ta impreza po prostu była strzałem w dziesiątkę. Wydawać by się mogło, że już trudno coś nowego wymyśleć i ruszyć ludzi z domu, a to się udało. Tak, myślę, że to było wręcz zwykłym pomysłem, a jednak niezwykle wykonanym, ponieważ pomysł zrobienia zabawowego NBA turnieju był świetny, nieprzeciętny i nigdy się jeszcze tutaj nie zdarzył. Myślę, że to zawdzięczamy zarówno organizatorom, którzy bardzo dużo serca w to włożyli, ale przede wszystkim odzewowi, który był w instytucjach, które przystąpiły do realizacji. 20 drużyn, proszę Państwa, to było naprawdę coś. I w atmosferze przyjaźni, radości i takiej zdrowej, radosnej rywalizacji. Myślę, że najważniejsze, że graliśmy w największej orkiestrze świata, że to było takie inne i że przyniesie najlepsze korzyści z możliwych, bo o to walczyliśmy, żeby zwiększać co roku, poprawiać wynik orkiestry. Wszystko dla zdrowia, bo COVID wielkie spustoszenie spowodował wśród społeczeństwa i myślę, że pozwolimy wyprowadzać z pewnych kłopotów chorobowych osoby, które doświadczyły tego najbardziej. Całym sercem za wszyscy. Siema, Owsiak. To był turniej zabawowy rzeczywiście. Tu nie wszyscy potrafili grać może mistrzowsko w koszykówkę, ale chyba prawie nikomu nie zdarzy się grać przed około 300 osobami już w życiu. Tak jest, myślę, że nie. I to jest właśnie wymiar. Każdy z uczestników przyprowadził za sobą kibiców, którzy chcieli tu być i wcale nie uciekali, tylko bawili się z nami doskonale, dopingując swoje drużyny. Ja myślę, że było fantastycznie, po prostu fantastycznie. Atmosfera jak w sztabie w Warszawie. Możemy obiecać zatem, że, znaczy pomysłu może jeszcze nie sprzedamy, ale nie, że podobna impreza odbędzie się za rok. Ja myślę, że powinniśmy takie przyrzeczenie złożyć, zwłaszcza, że składaliśmy przyrzeczenie drużynom, że walczą znów o pierścień. A z tego co wiem, to zwyczaj w NBA jest taki, że zawodnicy już mają z wszystkich turniejów prawie wszystkie palce zajęte, więc musimy trochę tych turniejów jeszcze zorganizować. Gratulujemy w takim razie pomysłu i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.